Zadanie. Każdą krawędź w prostopadłościanie ABC zmniejszono odpowiednio o 5%, 10% i 20%. Oblicz, o ile procent zmniejszyła się objętość. Nasz pierwotny prostopadłościan ma objętość ABC, czyli musimy wymnożyć jego pierwotne wymiary. Ale jego wymiary po zmniejszeniu się zmieniają. Jeżeli pierwszą krawędź zmniejszymy o 5%, czyli nasza krawędź będzie równa 95%. Drugą krawędź, jak zmniejszymy o 10%, będzie ona stanowiła 90% pierwotnej krawędzi. Jeżeli trzecią krawędź zmniejszymy o 20%, to nasza krawędź będzie stanowiła 80% pierwotnej krawędzi. A więc otrzymujemy 95% pierwotnej krawędzi, 90% drugiej krawędzi i 80% trzeciej krawędzi. Oczywiście najlepiej procenty od razu w myślach zamieniać na ułamki dziesiętne, co właśnie tutaj zostało uczynione. Takie liczby można wrzucić na kalkulator albo wymnożyć pisemnie i po wymnożeniu otrzymujemy 0,684 ABC. I zauważ, to jest nasza pierwotna objętość, to jest nasza zmniejszona objętość. I o ile procent zmniejszyła się nasza objętość? Najlepiej od objętości większej, od jednego ABC, odjąć zmniejszoną objętość i wówczas otrzymujemy różnicę. Jest to 0,316 ABC. Patrząc na ten czerwony wynik, od razu widzimy, że nasza objętość zmalała o 31,6%. Myślę, że pamiętasz, w jaki sposób zamieniamy liczbę na procent. Należy naszą liczbę pomnożyć przez 100% i wówczas otrzymamy właśnie nasz wynik. Dajemy odpowiedź. Objętość prostopadłościanu zmieniła się, zmniejszyła się o 31,6%.